Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa po raz trzeci, a w studiu Jan Pietrzak, Marcin Wolski, Paweł Piekarczyk. Za każdym razem drugi Marcin Wolski, nie wiem jak go wymienić, żeby... Ale, tak go ale środkowy, to ale tak rozgrywający. Żebyście nie wiem środkowy jak pędzi, ale to ja chciałem, jeżeli mogę, skoro się na mnie stanęło, chciałem odnieść do tego, co powiedziałeś przed przerwą, czyli powiedzieć o tej największej schizmie w Kościele prosłany. Ja była jedna zdecydowanie większa i o gigantycznych następstwach bardzo mało znana. Oto, biskupi trzech głównych diecezji zwrócili się z własnej nieprzymuszonej woli do Kościoła polskiego. Chodziło, żeby dobrze pamiętam, na pewno był tam patriarcha kijowski i pozostałych jeszcze dwóch z tych diecezji Wielkiego Księstwa już wtedy, tak, częściowo litewskiego, częściowo wcielony do Rzeczypospolitej, z propozycją przystąpienia do Kościoła rzymskiego. W jakim to czasie było? To były lata 90. Wieku XVI, czyli już Zygmunt Waza. W pierwszej chwili Kościół, bo to przedstawiane jest, że to polska kontrreformacja podbiła. Nie. Ci biskupi, widząc, co się dzieje w Kościele prawosławnym i widząc, jakimi wolnościami cieszy się Kościół w Polsce, zgłosili się do Kościoła. Kościół polski się przez chwilę wahał, potem poparł. Potem poparł polski Sejm i polski król. Najśmieszniejsze było, że najtrudniej było przekonać Watykan do przyjęcia braci późniejszych unitów, grekokatolików z ich liturgią, z ich obrzędowością, z prawem posiadania współmałżonków, ale dzięki tej można powiedzieć, schizmie, przyjęliśmy ogromną część ludzi do Kościoła rzymskiego. I to trwa. To ja najpierw wyjaśnię, na czym polega dzisiejsza. To jest ciąg dalszy, można powiedzieć. Zaczęło się chyba 1066, jak dobrze pamiętam. Ale mogę trochę tą datę przekręcać, kiedy... W połowie XI wieku. Tak, papież rzucił klątwę na patriarchę Konstantynopola, a patriarcha Konstantynopola rzucił klątwę na papieża. Potem się okazało, że klątwy były nieważne, bo bodajże papież chyba już nie żył wtedy, więc jego przedstawiciel nie mógł rzucić klątwy w jego imieniu, a też na niego nie można było rzucić klątwy. Nikt jednak z tego konsekwencji nie wyciągnął. Powstały dwa kościoły. Wschodni i zachodni. I tak to sobie trwało. No, oczywiście potem powstawały protestanckie, też prawosławne by się dzielił na różne rzeczy. Wcześniej jeszcze był kościół koptyjski, ale generalnie mieliśmy dwa kościoły. I cóż się stało w ostatnim tygodniu? W ostatnim tygodniu patriarcha Konstantynopola uznał autokefalię kościoła kijowskiego, czyli tego, który był prekursorem w ogóle prawosławia, od którego się prawosławie można kiedy, było po Moskwie chodziło jeszcze niedźwiedzie, bo nie było Moskwy. Tak. Bo kiedy Konstantynopol upadł, no to przecież się przeniosło całe prawosławie do Kijowa. Mimo, że tytularnie pozostał patriarcha w Konstantynopolu, no, nawet pod rządami tureckimi. Autokefalię, czyli niezależność kościoła. Tak. I po podbojach rosyjskich, pod koniec wieku XVII, patriarcha moskiewski ogłosił się władcą całego kościoła prawosławnego. To jest początek Imperium Rosyjskiego. To jest bardzo ważna data. Ja nie pamiętam, żeby mnie przekręcił, ale to jest chyba 1687 czy 6, jakoś tak. W każdym razie jest to końcówka wieku XVII i od tego mniej więcej momentu, czyli od ugody piłsudskiej, która doprowadzała do porozumienia przynajmniej części Ukrainy z Rosją i przeniesienia... I de facto w Ukrainie. I przeniesienia prawosławia, rosyjscy carowie zaczęli używać tytułu imperatora, Rosja staje się imperium. I co się stało w ostatnim tygodniu? Oddzielił się patriarchat kijowski od rosyjskiego. Za zgodą Konstantynopola, bo to Konstantynopol ma tą władzę, żeby decydować. Bo ten podział już istniał oczywiście wcześniej. Nie mówiąc o tym, że ciągle jeszcze istnieje na Ukrainie kościół unicki, to o tym też pamiętajmy, tak. ale to był kościół prawosławny, absolutnie. Prawosławny, można powiedzieć. I on istniał, ponieważ istnieją w tej chwili dwie cerkwie prawosławne. Jedna podległa patriarchatowi kijowskiemu, druga rosyjskiemu, które jednak ciąży również do Kijowa. Problem jest, na czym polega? Że nie było tej legalizacji przez Konstantynopol, ale drugi, że przykład jest zaraźliwy. A patriarchat moskiewski, który obejmuje tych ortodoksyjnych Ukraińców, jest słaby. W momencie, w którym ta cerkiew ukraińska w całości by się odłączyła od Rosji, to właściwie
nie ma cerkwi moskiewskiej, a jeżeli jest, to jest to mówimy cerkiew... o kilkomilionowej wtedy grupie już tak. ludzi. Tak, to po prostu... To czyli po prostu... być może się okaże, że kościół koptyjski jest większy, jeżeli chodzi o ilość uczestników tego kościoła, niż, być może. Niż moskiewski patriarcha. Koptowie to jest ponad kilkanaście milionów ale religii, to religii, oczywiście, oczywiście teraz rozpocznie się pewna seria opowiedzeń się kościołów prawosławnych w różnych krajach, czy jednak, być może. Czy jednak marzą o tym, żeby być pod patriarchatem no tak, moskiewskim, czy pod kijowskim i to może bardzo interesująco się rozwijać. Ale wiesz co, w jedną stronę, ponieważ kościół postępuje wolno i potem się raczej nie wycofuje. No nie, znaczy oczywiście, że tak. Natomiast to jest taka sytuacja, w której która jakby jeszcze bardziej, tak powiem, w ogóle jakby utrudni, że powiem, taką paranoiczność pokazywania Rosji jako imperium. Nie tylko jako imperium, ale jako obrońcy chrześcijaństwa, bo to jest taki pomysł, żeby pokazywać. Jest taki trop w tej propagandzie i teraz będzie to znacznie trudniej robić. To, a ja powiem jeszcze drugi, ty mówisz o polityce zagranicznej, a ja mówię niejako wewnętrznej. Od czasu rozpadu imperium sowieckiego. Właściwie warunkiem sine qua non odbudowania go, o czym Putin przecież marzy, było zachowanie Ukrainy. Ponieważ z Ukrainą Rosja może udawać biedne Stany Zjednoczone. Bez Ukrainy co najwyżej Kanadę. Po prostu to jest ta skala wielkości. Staje się krajem surowcowym trzeciej kategorii. I cała propaganda, zresztą na nasze szczęście fatalna. Bo gdyby Putin pogrywał delikatniej, to by nie doprowadził najpierw do pomarańczowej rewolucji, a potem do tego, co zdarzyło się w Kijowie. Ten, kto kazał strzelać na Majdanie, tak. Prawdopodobnie pozbawił Rosję złudzeń na imperium. Na i doprowadził również do tej sytuacji, która ma miejsce w zeszłym tygodniu. No i tu dochodzimy do głównego problemu, czyli pana Putina. Który w gruncie rzeczy zostaje tą rezerką w nocniku, moim zdaniem. Ja się obawiam, że nocnik jest suchem do wewnątrz, trzeba jeszcze dołożyć. I przy tym właśnie, że jest kierownikiem mafii, prawda, która dzierży te klucz od benzyny. Ma tylko, i gazu. To jest kierownik przepompowy i gazu, jak powiedział senator McCain, żyjący. Więc w tym momencie on się może bardzo zdenerwować, bo zarządzanie Rosją jest zarządzanie strachem. Imperatora trzeba się bać. Dlatego imperator co pewien czas za to wysadzi parę budynków, a to wojnę wypowie, a to gdzieś to tam zbombarduje, a to przejmie kawałek Ukrainy, żeby go się bać. I to wtedy im tam wystarcza, bo widzą, że mają cara, który postępuje w myśl ich tradycji i którego świat się boi. Zrobiono kiedyś taki sondaż. On może teraz zrobić coś takiego, żeby świat się przestraszył. Że już Skrypal, powiedzmy, nie wystarczy i tam jeszcze takie przypadki różne nie wystarczą, tylko trzeba będzie coś większego skombinować, żeby trzeba się przyjrzeć temu, jak to wygląda na wewnętrznym rynku, bo przecież ci ludzie, którzy na Krymie czy gdzieś tam krzyczeli Rosja, nie są aż tak głupi, żeby sądzić, że w Rosji będzie im się lepiej żyło. To są ludzie tego gatunku, którzy uważają, że wiedzą, że za Putinem i za putinowską Rosją idzie po prostu zbrodnia, tylko po prostu chcą, żeby ta zbrodnia była wykonywana w ich imieniu. Oni są jakby, to też trzeba pamiętać, że Putin zarządza dość specyficznym społeczeństwem. I ja bym się rozwinął i troszeczkę to zwekslował. Robiono kiedyś taką ankietę i sens był taki. Przeciętny Rosjanin zapytany, czy jest bogatszy od Amerykanina, pracowitszy od Chińczyka i tak dalej, przegrywa we wszystkich kategoriach. Ale mówi, ale nas się boją. I tak, to jest w tej grze tak. o świadomość, o serca ludu przeważające. I teraz, jeżeli by ten element zniknął, to oni zostają, jak sobie to ładnie nazwałeś, z ręką w nocniku. Oderwanie się prawosławia nocnik z uchem do od Rosji, to chyba jednak jest poważna porażka prestiżowa dla Putina. Dla Putina bardzo poważna. Tak, zwłaszcza, ktoś wierzy, czy nie wierzy, nie ma to żadnego znaczenia. Prawosławie było ich. Tak, że tak. Zainwestował w cerkiew, bywa w kościele. No tak, to od bardzo dawna żaden przywódca Rosji... Dało się słyszeć też jakby nawoływanie, żeby nie ratować zabytków w meteorach ruskimi pieniędzmi. To...
Paweł Piekarczyk, Marcin Wolski, Jan Pietrzak, Tomasz Sakiewicz. Zachowaliśmy się dzisiaj cicho. I proszę do urny. W razie czego tak zeznawać, gdyby nas ktoś ścigał. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień.